Szanowni Państwo, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia siedziby Muzeum Wojska w Białymstoku i zapoznania się z naszą najnowszą wystawą czasową pod tytułem Dzieci Białostockie pod Nowogrodem, 42 Pułk Piechoty nad Narwią we wrześniu 1939 roku. Wystawa opisuje ostatnie stadium istnienia 42 Pułku Piechoty, czyli udział jednostki w kampanii 1939 roku. Tytułowy bój pod Nowogrodem, który rozegrał się w dniach 8-10 września, stanowi jednocześnie apogeum działań wojennych 42 Pułku Piechoty, który działał w ramach 18 Dywizji Piechoty. Jednocześnie jest to jeden z ciekawszych epizodów kampanii wrześniowej na północno-wschodnich terenach Rzeczpospolitej. Intensywność walk, a także bogactwo zastosowanych form taktycznych oraz ilość sił, jakie wzięły udział w tej bitwie, stanowi zilustrowanie, co prawda w mikroskali jednak, pierwszej kampanii II wojny światowej. Pierwsza część wystawy stanowi wprowadzenie do wrześniowych losów 42 Pułku Piechoty. Opowiada m.in. o związkach jednostki z ziemią włoską i armią generała Hallera, o jej udziale w wojnie 1920 roku oraz o różnych formach funkcjonowania w strukturze miejskiej. Między innymi mówimy tutaj o działalności kulturalnej oraz sportowej żołnierzy 42 Pułku Piechoty. Szczególnie ta druga zapisała się wyjątkowo trwale w historii Białegostoku, ponieważ po dzień dzisiejszy tradycje Wojskowego Klubu Sportowego 42 Pułku Piechoty są kultywowane przez Białostocki Klub Sportowy Jagiellonia Białystok. Warto także podkreślić, że w latach 1922-1939 przez szeregi pułku przewinęły się tysiące mężczyzn z Białegostoku i regionu. Mimo wszystko wystawa koncentruje się na opisaniu przygotowań jednostki do konfliktu oraz na przebiegu działań w trakcie kampanii wrześniowej. Główna część wystawy w jasny i treściwy sposób opisuje mobilizację pułku w sierpniu 1939 roku, obsadzenie pozycji pod Ostrołęką, pierwsze działania zbrojne w pierwszej fazie kampanii, dalsze przemieszczenia jednostki w coraz trudniejszej sytuacji operacyjnej, a także decyzję o włączeniu 42 Pułku Piechoty w walki pod Nowogrodem. Tu nad narwiańskiej pozycji, opartej o schrony bojowe obsadzone przez kompanię forteczną kapitana Eugeniusza Kordiaczyńskiego, broniły pododdziały 33 Pułku Piechoty, które miały stawić czoła 21 Dywizji Piechoty. Linia rzeki Narew stanowić miała nieprzekraczalną barierę, której należało bronić za wszelką cenę. Niepowodzenie przeciwnatarcia 42 Pułku Piechoty z 10 września stało się początkiem kresu jego istnienia. Jednostka wraz z 18 Dywizją Piechoty została rozbita w rejonie Szumowa, Łętownic i Andrzejewa kilka dni później. Materialne ślady tych wydarzeń mogą Państwo właśnie zobaczyć u nas na wystawie. Między innymi są tutaj liczne eksponaty i zdjęcia z omawianych przeze mnie wydarzeń. Jeśli zachęciłam i zainteresowałam Państwa do zobaczenia naszej wystawy, serdecznie jeszcze raz zapraszam do odwiedzin siedziby Muzeum Wojska w Białymstoku. Dziękuję za uwagę.